Ciemno, nie? Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii CaveBlock na serwerze ClassicMC.pl Moi kochani, na samym wstępie chciałbym coś zapowiedzieć. Już 23 marca na serwerze ClassicMC będzie nowa edycja czystego SkyBlocku. Z tego co mi mówił właściciel serwera, szykuje się kilka, może i nawet kilkanaście dosyć innowacyjnych i ciekawych rzeczy, o których niestety nie chciał mi powiedzieć, a ja jestem bardzo ciekaw, co będzie się tam działo. I na pewno będę na czystym Skybloku grał tak samo aktywnie, jak i tutaj. Te dwa tryby będą dla mnie tymi głównymi tym serwerze. Myślę, że co tydzień będziemy sobie nagrywali raz tu, raz tu. Zatem jeżeli mm, też będziecie chcieli ze mną pograć na SkyBlocku, no to zapraszam Was już na serwer 23 marca, najprawdopodobniej około godziny 18. .00. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia, czy właśnie o tej godzinie odbędzie się start serwer, full start edycji, ale najprawdopodobniej właśnie tak może być, ponieważ zazwyczaj to właśnie w tych godzinach ym, nowe edycje startują. Dobrze, ja, moi kochani, właśnie przyjemnę sobie z kopalni. Odłożę sobie kilka tych cenności, których się dorobiłem e, podczas kopania i zaraz wam coś zaprezentuję. Coś, co się w ostatnim czasie zmieniło, moi kochani. A mianowicie, a jeszcze najpierw sobie to odłożę. A mianowicie, zacznijmy od tego, że jest dosyć późna godzina i aktualnie na trybie są jeszcze oprócz mnie dwie osoby, które nawet się nie przywitały, jak wbiłem. Zatem, no cóż. Chyba awczą, ale bo mnie nie lubią. <noise> tak, jest dosyć późna godzina, więc nie ma co się dziwić, moi kochani. Dobrze, to jeszcze resztę odłożę. I tak, z rzeczy, które się zmieniły, powstały dwie farmy. Pierwszą farmą jest farma Creeperów. O, tutaj właśnie widzicie. Mam fajny mieczyk od gracza Prolife Gry, który odkupiłem za chyba 15 tysięcy dolców. Czyli nawet nie najgorzej. O, ktoś się do mną przywitał, jak miło. <laughs> ale też się przywitam. Elo. <laughs> Dobra. Pokażę wam na jakiej zasadzie działa ta farma, bo może ktoś nie był na live i tego nie wie, bo oczywiście ja robiłem na live. Ie. Jest to oczywiście najprostsza farma z. spawnerów. Idź ty, kryper. Ejdź ty No, już, 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 już. Oczywiście. O. Tutaj są dwa spawnery. Początkowo były trzy, ale jeden spawner sobie. Wykopałem i wymieniłem na spawner świn, do którego za chwilkę, moi kochani, przejdziemy. Na te spawnery wypstrykałem się praktycznie ze wszystkich moich Classic coinu. Zresztą przed chwilą widzieliście, ile mi ich zostało. Yy, tutaj powstała farma, ja w ogóle sobie fly'a włączę, tutaj powstała farma świnek. Działa ona na bardzo fajnej zasadzie, bo tutaj na górze mamy spawner, oczywiście są tutaj bloki trawy. Niech to się otworzy, chyba że to się zepsuło. No nic się nie zepsuło, super. Te świnki się tutaj spawnują. Za chwilę, mam nadzieję, będę mógł Wam to zaprezentować. Niech jakaś świnka pojawi. O, tak jak w tym momencie. I po chwili mechanizm otworzy te zapadnie. I te świnki spadną i się zabiją. No już, już. O! I na takiej zasadzie działa ta farma. Początkowo y, tutaj miała być taka jakby farma automatycznego pieczenia mięsa, ale stwierdziłem, że to nie ma sensu. Ponieważ zobaczcie, z tych trzech y, sztuk no, kurczę, tu mi się przepalają surowce. Na razie sobie je zabiorę. No co, jest, czekajcie. No kurczę, strasznie dużo tego mam. Ok, zobaczcie, ile z trzech y, sztuk z hubu dostanę samego mięska. Dobra, tutaj troszeczkę sobie przepalałem w wolnym czasie. Wcześniejszych. Trzy sztuki, prawda? Idzie pierwsza i z pierwszej dostanę. Ile? Dwie. Ok. 3, 4. A, 4 tylko. No, czasem dużo więcej można dostać. No, w tym przypadku coś niezbyt wiele udało się mi nafarmić tych schabików, Ale generalnie farma działa i dzięki temu w końcu już nie muszę martwić się o jedzonko. Świetnie. Teraz będę mógł się już na bieżąco zająć rozwijaniem keiwa. Dodatkowo, może zaobserwowaliście to, ale. W tym tygodniu jest troszeczkę inaczej. Wczoraj, kiedy to oglądacie, odbył się live. Live, na którym robiłem właśnie farmę świnek. Zazwyczaj jest tak, że wrzucam odcinek, potem jest live, ale niestety poprzedni odcinek, w sensie ten, który nigdy nie został ujawniony, ponieważ nie zdążyłem go nawet wyrenderować, musiał pójść do kosza, ponieważ yy, plik audio, czyli mój głos, gdzieś mi zniknął. Myślałem, że przez przypadek go usunąłem, patrzę do kosza, nigdzie go nie ma, nie mam pojęcia, co się stało. Niestety, no, nie wrzuciłbym wam odcinka bez mojego głosu, bo to nie miałoby sensu, dlatego też muszę, musiałem nagrać e, dopiero ten odcinek dzisiaj. Niestety, wiedziałbym, że, wiedziałem, że nie wyrobiłbym się m, z tym odcinkiem jeszcze na wczoraj, ponieważ kiedy zorientowałem się, że tego pliku nie ma, godzinkę później już musiałem być poza domem. I ja byłem pewien, że nie zdążyłbym tego nagrać, wyrenderować, no chyba, że taki odcinek na odpierdziel, a wiecie, że ja takich oczywiście robić nie lubię. Dlatego napisałem e, do właściciela, czy mogę tak zrobić na odwrót, czyli najpierw zrobię live, a potem dzień później wrzucę odcinek. No, i on powie, że nie ma problemu, więc super. Mam nadzieję, że wam też to również yy, problemu żadnego nie sprawia. Dodatkowo wczoraj na live było rozdawanko kluczy. Mam 10 kluczy, dlatego chciałbym sobie zaraz pójść na spawn i sobie te wszystkie klucze użyć. Więc na spokojnie, moi kochani, pójdziemy do skrzynki diamentowej i zacznijmy od tego, co mi tu wypadnie. O, o, o. Ej! Ej! Wow, fajnie, fajnie, to mi się podoba, to mi się przyda na pewno. Dobra, zobaczmy co tutaj nam wypadnie. Uuu, coś czuję, że główka. A znowu było blisko kierowca. To bym chciał, niebieska skrzyneczka. Ale ciasteczko, czemu by nie? Lepsze to niż nic. O, o. Znowu! Kurczę, ale te niszczyciele z lecą, dobra. Teraz lecimy do skrzynki szmaragdowej. No tutaj, co bym chciał dostać? Oczywiście, gwiazda Nederu. Coś z tej zbrojki. To bym chciał. No to tym bym nie wzgardził, To bym mógł przygarnąć to. To. No i to tam nie umierania. Więc spróbujemy. Troszkę przelagowało, ale. uspokoiło się. Jej. Nic przydatnego. Może teraz. Nic przydatnego. No i na koniec oczywiście znowu wypadnie coś, nic przydatnego. Ej, nie najgorzej, Puls taka butelek. Kurde, super. Niedługo ja będę mógł sobie wbić 90 level i zobaczymy jaki fajny enchant nam wpadnie z tego levelu. Tylko nie wiem co będę musiał sobie zaklnąć. Chyba mieczyk spróbuję. Hmm. Lipa trochę. I coś się, że teraz dobrego coś poleci. Haha, ha, mówiłem, że nie. <grych> Oje, yeah. dobra, i Epic Chest. No tutaj to już naprawdę fajne rzeczy mogą nam polecić. Dobra. Trzymajcie na mnie kciuki, moi kochani. Trzymajcie kciuki. Bikon, bacon, 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 bacon. Hmm. Dobra, no chociaż mamy dwa z spawnerów no i oczywiście. Butelki z expem. Wiecie co? I tak mam cały kilof naprawiony, więc... Wszystkie butelki z Xp, które mam tutaj w dyspenserach, sobie zużyję i nabiję sobie chociaż troszeczkę levelu. No bo i tak te butelki, które będą potrzebne do naprawienia tego kill -offu, sobie zdobędę kopiąc nim. Tak więc uwaga, chwila będzie głośno, wybaczcie mi. Mm, jeszcze 10 poziomów mi brakuje, no ale myślę, że z czasem wszystko to się oczywiście zdobędzie. Wah, wow, co ja mam z tymi cennościami robić moi kochani, nie mam bladego pojęcia To u mnie jakby co To sobie przerobię na bloki I oczywiście odłożę tutaj Kurde, nie mam pojęcia Chyba sprzedam albo rozdam kiedyś widzom Może początkującym graczom to się przyda Oczywiście to sobie odłożę I okej okay. Generalnie, jeżeli chodzi o pomysły na rozwijanie mojej jaskini, to chciałbym dalej zacząć się tutaj kopać. Będę musiał sobie. Znaczy, nie, TNT tu chyba nie działa. Będę musiał po prostu iść sobie na wprost i kopać tutaj takie mniej więcej naturalnie wyglądające tunele. No i generalnie mam nadzieję, że ta jaskinia jakoś fajnie będzie wyglądała. Jak już mówiłem, chciałbym tutaj zrobić ładnie wyglądający ekosystem. Kurczę, mam tutaj jeszcze. O, tu jeszcze mam butelki z EXPEM. Dobra, to sobie to na szybko też rozbijemy, bo w sumie czemu by nie? Idealnie. 29. Kurczę, jakby tak 83, 84 level wbić dzisiaj, no byłoby świetnie. No ale dobra, myśmy realistami. Może przy dobrych wiatrach 82 uda się wbić. I to przy bardzo dobrych wiatrach 82. Eee! Kurczę, no tak się pomylić. Dosłownie grosze. Grosze. Nie, no muszę mieć 82 level jeszcze w tym odcinku. Muszę zejść do kopalni i sobie troszeczkę to podkopać. Bo mi to w spokoju nie da. Dobra, flaja nie mam, ok. I kopimy dalej. Ua. No dosłownie, jedna buteleczka z expem. Jedna buteleczka z expem. Będę zadowolony. Już. I proszę bardzo. Jej No i udało się dobrze no, moi kochani, wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego krótkiego, ale myślę nawet ciekawego odcinka. Otworzyliśmy sobie 10 skrzynek, pokazałem wam dwie nowe farmy. No i generalnie mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu na live'ie uda nam się bardziej tutaj rozwinąć jaskinie, jakieś może farmy czy coś takiego, pokombinujemy. A może generalnie za tydzień zrobimy jeszcze jakiś inny tryb, popatrzymy co może na Survivor plus działki ludzie budują. No, zobaczymy moi kochani. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych moich filmach. Oczywiście w nowinkach, Snapcrafcie, no i też. Filma z ClassicMC.pl, na który Was serdecznie zapraszam. Mi naprawdę serwer bardzo się podoba, dlatego Wam go tutaj polecam. Jeszcze niedługo startuje Skyblock, na który bardzo, bardzo czekam. Trzymajcie się i cześć!